konkurs o srebrną podkówkę. 20 lat temu to był pomysł na to, jak zwiększyć bezpieczeństwo w mieście. Konkurs jest pomysłem wiceprezydenta Karola Hondzyńskiego, który będzie też kierować komisją oceniającą patrole. Tegoroczna rywalizacja zakończy się w marcu przyszłego roku. Wtedy komisja składająca się z przedstawicieli różnych instytucji związanych z bezpieczeństwem oceni kandydatów. Laureatem nagrody może być patrol. Może to być patrol policyjny, może to być patrol straży miejskiej, mogą to być patrole mieszane, składające się zarówno z przedstawicieli policji, przedstawicieli straży miejskiej, ewentualnie także firm ochroniarskich, jeżeli będą chciały w tym uczestniczyć. Nagrodami będą trzy podkówki. Do pierwszej dołączone będzie 6 tysięcy złotych, do drugiej 4 tysiące złotych, a do trzeciej 2 tysiące złotych. Letnie remonty dróg nie obyło się bez problemów komunikacyjnych. Blisko tydzień temu rozpoczął się remont ulicy Pabianickiej. Kierowcy nie przyzwyczaili się jeszcze do utrudnień w ruchu i nie korzystają zbyt chętnie z objazdów. Dlatego skrzyżowanie remontowanej ulicy z Aleją Włókniarzy jest ciągle trudno przejezdne. Korki mają po kilkaset metrów długości z każdej strony. Ruchem kieruje policja drogowa, więc jest on w miarę płynny. Kierowcy różnie komentują remont jednej z najruchliwszych łódzkich arterii. Nie ta pora tego remontu. Jest utrudnienie, ale uważam, że pewne remonty muszą być wykonywane w określonym czasie. Trochę utrudnienia i nic więcej. No. Może dobrze jest oznakowanie, tylko że tu jest za wąskie to gardło. Nie można przejechać, bardzo długo tutaj się czeka. Utrudnienia w ruchu mogliby zlikwidować sami prowadzący, gdyby chętniej korzystali z dobrze oznakowanych objazdów. Z Pabianic i do Pabianic dojechać można przez Retkinie i Chocianowice lub objazdami ulicą Rudzką, trasą krajową nr 1 i ulicą Broniewskiego. Remont Pabianickiej potrwa do października. Duży problem, mała sprawa. Przejście dla pieszych na łódzkim Olechowie. Po jednej stronie ulicy przystanek i duży zakład pogrzebowy, po drugiej drobni przedsiębiorcy handlujący zniczami, kwiatami i nagrobkami. I choć z konkurencją bywa różnie, ale w sprawie przejścia dla pieszych wszyscy są zgodni. Ja na tym przystanku stoję 3-4 razy dziennie i po prostu jest straszny kłopot, bo ja nigdy nie mogę przejść, nie tylko ja nie jestem odosobniona. Nie mogą przejść tu starsi, nie mogą przejść tu dzieci w ogóle, bo nie ma przejścia. Lokalizacja przejścia dla pieszych tuż przy przystanku jest niezbędna. W przypadku jakiegokolwiek zaniedbania o przejście takie może starać się najbliższa administracja, a nawet mieszkańcy i właściciele pobliskich sklepów. Uzasadnione sprawy są zawsze rozpatrywane mimo szczupłości środków finansowych. To te elementy, które wiążą się z bezpieczeństwem ruchu, są oczywiście ważne. Pierwsza, tak powiem, kolejność. Jak się dowiedzieliśmy w zarządzie dróg, na ulicy Zakładowej planowana jest przebudowa skrzyżowania. Będzie to wiązało się m.in. z przeniesieniem przystanku autobusowego i wytyczeniem przejścia dla pieszych.